Siema, z tej strony Podek, witam Cię na moim kanale poświęconym grom Play to Earn. I dzisiaj sobie zrobimy krótki update, zapoznanie się z nowym projektem polskim oraz oczywiście dawka airdropów. Także zaczynamy. Więc na samym początku oczywiście zachęcam do śledzenia mojego profilu na Twitterze, gdzie daję różne airdropy i zadania do wykonania. Jak widzicie, mamy tutaj giveaway od Meta Soccer. Możemy wygrać tutaj koszulkę Tomasa Partey'a. Jak wiecie, jestem fanem Tottenhamu i naprawdę zastanawiałem się parę razy, czy robić. W końcu zdecydowałem, że nie zrobię, ale właśnie znalazła się osoba, która chętnie by tą koszulkę ode mnie po prostu przyjęła. Także w razie wygranej od razu się jej pozbędę. Nie chcę takiej koszulki oczywiście. I tutaj mamy kolejny airdrop. I to już zaraz Wam pokazuję. Tutaj może przejdziemy na moją grupę. Oczywiście też zachęcam. Money Makers na Facebooku, gdzie możecie się dodawać. Będę Was przyjmował, jestem w niej jedynym adminem. A więc tak, dzisiejszy mój airdrop, oprócz tej koszulki, jest zupełnie z innej beczki, słuchajcie. Jest to aplikacja, która pozwala nam dostawać cashbacki za zakupy. Dzisiaj jest promocja mega, bo jeżeli zainstalujecie apkę, wpiszecie mój kod tutaj referencyjny, to oboje dostaniemy po $200 w tych tokenach SG. Zaraz Wam pokażę. Apka się nazywa Social Good i tak się też nazywają właśnie tokeny. Warto 71 centów na dzień dzisiejszy. Dostępny po sieci Ethereum na MetaMasku, jednak tutaj można też je dostać na dwóch giełdach, na Bittrex i na Bitmart, czyli Ascendex teraz. I teraz tak, tutaj jest strona i tutaj sobie ściągamy aplikację na iPhone'a lub na Androida. I teraz powiem Wam, o co tutaj chodzi. Jest mega promocja i ona się kończy za 3 godziny tak naprawdę. Chyba jutro już będzie tylko $100 za dołączenie. Także warto naprawdę zainstalować aplikację, wpisać mój kod i nie musimy robić zakupów. Warunkiem koniecznym, żeby otrzymać ten bonus $200, jest zakup na platformie typu eBay lub AliExpress. Zakupów w wartości $30, gdzie dostajemy cashback. I słuchajcie, zamówiłem trzy jakieś rzeczy, jakieś ciuchy z AliExpress za 90 euro. Dostałem 100% cashbacka z AliExpress w tych tokenach właśnie Social Good. Czyli tak naprawdę za zakupy nie zapłaciłem nic. Można? Można. Czekam, aż właśnie mi to przyjdzie. Tokeny już dostałem. Można te tokeny oczywiście wypłacać na giełdy i finalizować bądź na inne krypto, stablecoiny, czy tam jak chcecie wychodzić sobie do swojej waluty, do banku. No ja klasycznie zostawiam te tokeny na aplikacji, nie wychodzę z nich, bo wydaje mi się, że będą rosły. No teraz tym bardziej w tych lockdownach ludzie tylko robią zakupy online, więc robi się na to mega hype, ta apka już działa. Znajomi mi ją polecili, zarabiają, polecają, nic się nie dzieje, tokeny są wypłacane, wszystko jest legalne, to dlaczego nie korzystać? Są też różne, oczywiście inne tam, jak sobie wejdziecie, no nie mogę Wam za bardzo pokazać, bo aha, no tutaj są te różne firmy, gdzie możemy kupować. Z takich znanych to jest właśnie eBay, AliExpress, no to są topowe. Na eBayu zazwyczaj jest 50% cashbacka, na AliExpress jest 100%, ale też musicie patrzeć, bo nie na wszystkich rzeczach, wiadomo. I tu jeszcze z takich znanych, jak pamiętam, był właśnie Booking.com, czyli jakieś jak hotele możemy zabukować, czy cokolwiek właśnie. No i jeszcze tam było z takich znanych, no nie znam, tych firm w ogóle tutaj nic mi nie mówi. Także, no i tak, no te dwie główne pewnie, co większość ludzi z nich zamawia, no to jest właśnie AliExpress i eBay. A więc tak, no tutaj macie cały tutaj opis, jak to zrobić. Czyli po prostu wchodzimy sobie w telefonie
bądź poprzez Androida czy iPhone'a, wpisujemy sobie apkę Social Good, ściągamy aplikację. Po ściągnięciu aplikacji rejestrujemy się, nie trzeba robić żadnego KYC, nie trzeba właśnie potwierdzać danych osobowych. I wpisujemy mój kod referencyjny. Jest to warunek konieczny, żeby otrzymać te 200 dolarów. Ja właśnie też dzięki jakiemuś kodu znajomego właśnie dołączyłem i już dostałem te tokeny. Zresztą tutaj zobaczcie, ja już jestem po pierwszych zakupach, dostałem z powrotem 200, czyli 200 dolarów plus ten mój cashback 100%. Także ja jestem zadowolony, no, za darmo sobie po prostu zamówiłem rzeczy. Tylko tak jak właśnie mówię, trzeba uważać, bo nie na wszystko jest cashback. Jak sobie wejdziecie do aplikacji, jest bardzo prosto w obsłudze. Sobie wchodzimy tutaj w shopping i tutaj widzicie, będą pojawiały się właśnie eBay, AliExpress. Poprzez tą aplikację Social Good wchodzimy na eBaya bądź na AliExpress i tam już sobie zamawiamy. I tam widzicie przy każdej rzeczy, ile będzie cashbacka właśnie proponowanego. Do dzisiaj jest promocja, ten cashback na pewno będzie się zmniejszał, ale póki trwa, warto zamawiać i warto tutaj sobie korzystać. Oczywiście, żeby otrzymać bonus, jeszcze przypomnę, te 200 dolarów, to musicie zamówić jakąś rzecz na 30 dolarów, ale wystarczy, że dzisiaj się zarejestrujecie i nie będziecie robić zakupów, żeby wam to zaliczyło, bo macie miesiąc czasu, żeby właśnie te zakupy za 30 dolarów zrobić i otrzymacie i tak ten dzisiejszy bonus, bo chodzi, żeby właśnie dzisiaj dołączyć. No dobra, to tyle by było z promowania moich tutaj airdropów i grup. Jeszcze oczywiście zachęcam serdecznie do śledzenia właśnie kryptoekipy, gdzie jestem moderatorem gier NFT, jako oczywiście ich Discorda i kanału na Telegramie, grupy właśnie z gier Play to Earn. Wszelkie linki zostawię właśnie pod moim wideo, klasycznie. To czyli co, możemy przejść do naszych projektów. Tak jak wspominałem, dzisiaj chcę wam przedstawić nowy projekt, w którym już działam praktycznie od samego początku. Nie chciałem nagrywać film osobno, bo na razie jest to projekt właśnie taki w bardzo wczesnej fazie porządkowej. Udało mi się kupić parę właśnie paczek, ale to zaraz wam wszystko wam właśnie wytłumaczę. Dobra, to sobie zamykamy. Czyli tutaj już wam umówiłem. Wejdziemy sobie do Splinterlandsa. Chciałem wam pokazać, i jak tutaj się stakuje te tokeny i jak można kupować te paczki. Może jedną paczkę sobie otworzymy od razu przy okazji. Więc tutaj mam tutaj vouchera uzbieranego 2,9, czyli mogę kupić dwie paczki. Jutro już będę mógł kupić trzecią. No to i tutaj sobie dajemy dwie paczki i pay with credit. Jak widzicie, mi tu nie starczy i z SPS-a będę sobie przelewał. Czyli muszę mieć 8000, czyli dajemy sobie pay with credit, dajemy sobie krypto, Splinterlands. I tutaj będziemy musieli po prostu wpisać sobie tutaj ten master key. Ja mam tam sobie go zapisanego. I wtedy po prostu już dajemy sobie transakcję i wtedy nam przelewa właśnie te SPS-y na tokeny i wtedy będzie tutaj 8000. I możemy sobie po prostu kupić tutaj paczkę. Ja już paczki mam, czyli nie będę teraz tego nawet robił. I otworzymy sobie może tak jak obiecałem. Teraz zrobili takie fajne intro. Mam tutaj właśnie z tego stakowania. Czyli te paczki po 4 dolary mi wychodzą, a więc bardzo fajna cena. No, może tutaj będzie coś. A, chyba potionów nie załadowałem, więc mi tutaj nic fajnego nie wyskoczy. Ajajaj, tak, jeden rare i reszta, tak, nie mam w ogóle tutaj, możemy tutaj sobie jeszcze zrobić, otworzymy może sobie ze dwie, ile tutaj tego będzie potrzebne, czyli po 10 i 10, i załóżmy, że z deka zapłacimy, 400 deka to nie, to trochę dużo, zapłacimy z kredytu, nie, dobra. Otworzymy sobie paczki, jak więcej nazbieram i zrobię też osobny filmik może i wtedy po prostu sobie pootwieramy parę, jak będzie ich więcej. Bo nie chce mi się nawet teraz tutaj tego klucza szukać i wklejać, także na następnym wideo. I tutaj mamy jeszcze zakładkę AirDrops i tutaj
już naliczyło, ile tych paczek kupiliśmy, ale nie tych na atomiku, tylko ile kupiliśmy właśnie z tych voucherów. Czyli ja mam 10 i tutaj się będą pojawiać różne właśnie takie karty, których nie ma w paczkach. No i tutaj był już właśnie tutaj dr Blight, on tam około 150 dolarów jest teraz na markecie. Nawet fajna karta. I tu będą, podejrzewam, że coraz lepsze i rzadkie rarity będzie. No dobra, tyle ze Splinterlands. Dawno nic nie było o NFT 11, bo praktycznie ja nic nie mogłem zrobić, nic nie kupić, ale mam już teraz komplet. Udało mi się wczoraj skompletować dwie legendy, także widzicie, mam już 5. No i co, czekamy dalej, aż to wszystko ruszy i zobaczymy właśnie, jak to będzie wszystko wyglądać. Nie kupowałem tutaj Mystery żadnego boxa. Zresztą już są wyprzedane, stadiony też są chyba wyprzedane, tak. Już nic nie ma, bo po prostu stwierdziłem, że nie będę też wchodził jakoś grubo w ten projekt. Zobaczymy, jak to się najpierw wszystko potoczy. Jak oni mają dopiero w przyszłym roku tam wprowadzić jakiś gameplay czy coś, a przyjdzie Bessa i pójdzie wszystko na glebę, także nie zgrzewałem się za bardzo. Tyle, ile tu wrzuciłem, to chyba 400 dolarów tego stackingu, dzięki temu mam te tokeny. Te tokeny po 1,36 dalej są, ale są, nie są jeszcze wylistowane, także zobaczymy, jak pójdzie listing i właśnie jaka będzie cena, nie? Dobra. No i co, przechodzimy sobie do tego Atomika. Jeszcze tylko pokażę Wam League of Ancients, bo doszła kolejna opcja tutaj na tym dashboardzie. Tutaj widzicie, ile mam jeszcze tokenów do sklejmowania. I to już available tokens, czyli to już mogę sobie claimować, ale wiadomo, co zbieram, bo za każde claimowanie transakcji trzeba płacić na MetaMasku, więc nie zgrzewam się, tylko no wiadomo, jakby cena drastycznie podskoczyła do góry, no to mam tutaj, że mogę to od razu wypłacić i sobie sprzedać, także dlatego sobie to zostawiam. Tak. Pojawiła się tutaj opcja Stake to Win, tutaj mamy leadership, tu mamy nagrody, jakie możemy dostać, tu widzicie. Ja tutaj chyba jestem w pierwszej setce, czyli tam 20 tych LOA tokenów mogę jeszcze dostać, bo stekuję sobie tutaj, słuchajcie. I tak, i tutaj mam tych tokenów około 1211. Zaraz zobaczymy. Czy 1100 jakoś mam? No w każdym bądź razie już wypadłem spoza setki, jak widzę, bo ludzie cały czas dorzucają sobie te tokeny. Ale sobie jeszcze zobaczymy, o, które mam miejsce. Mam 1021 tokenów, czyli miejsce mam 125, czyli już jestem poza airdropem. Może jeszcze będę dorzucał, ale też się nie zgrzewam, bo tam 20 tych tokenów LOA to nie robi mi różnicy za bardzo. A na pewno nie będę wielorybem tutaj ładował tyle, żeby dostać tego ten Immortal Skin, czyli ten najlepszą rzecz w tej grze. Także jak coś, to sobie po prostu stakujcie. Jak macie dużo tokenów, to możecie właśnie wygrać tutaj parę nagród, nie? Dobra, przechodzimy sobie tutaj do tego projektu Moon Mining. Jest to polski projekt. Zrobili coś a la Colonize Mars, tego projektu, o którym wiecie, który Wam mówiłem, pokazywałem właśnie o tych paczkach na Atomiku. A jeżeli nie wiecie, to mogę Wam pokazać. Jest to właśnie ten projekt. Była ostatnio trzecia misja, ludzie odpuścili, prawie nic nie zeszło. Mają dość ludzie, stakowanie nic nie daje, token jest na glebie. Nic się tutaj nie dzieje w tym projekcie. Ja w sumie dobrze zrobiłem, że wyprzedałem się na górce ze wszystkich kart i po prostu wyszedłem i zapomniałem tak naprawdę. Nawet nie brałem udziału w tej trzeciej rundzie, także tutaj jestem ogólnie zadowolony, bo fajnie zarobiłem i tak. No i dobra, przechodzimy sobie do projektu. Tutaj będzie projekt typowo też na pasywkę, czyli te karty będą po prostu nam dawały właśnie zarabiać pasywnie. Kopać jakieś tam surowce, minerały. Możecie sprawdzić na... Oczywiście kolekcja jest dostępna na Atomiku. Mamy tutaj osobisty kontakt z założycielami tego projektu na Discordzie i na Telegramie w kryptoekipie. Także
Są naprawdę chłopaki pomocne, zawsze odpowiadają na pytania. To jak widzicie są landy, ale zaraz wam pokażę. Bo udało mi się, tylko 100 landów wyszło, jednak jako ja, jako jeden, jeszcze jeden z krypto ekipy daliśmy radę właśnie kupić po jednym landzie, nie? Także zobaczymy, jakie one będą miały właśnie, jaką będą miały wartość. Po 200 dolarów chodziły, ale zaraz do tego przejdę. Więc tutaj mamy właśnie te karty i mamy tutaj komony, uncommony, rare, epiki i najlepszą mamy helium legendarne. I one będą tam po prostu nam kopały jakieś tam te tokeny i dawały zarabiać pasywnie. Tu nie ma jakiejś zbytniej dużej historii, jest jakiś tam trailer, możemy zobaczyć. Także nawet fajny. I tutaj mamy obecnie sprzedaż paczek. To już jest trzeci sale tych paczek. Ja tych paczek trochę kupiłem, trochę pootwierałem. Mam już trochę tych kart. Zaraz wam pokażę moją kolekcję. I dzisiaj nawet jeszcze sobie trzy wziąłem. Te już zostały wyprzedane, ale te jeszcze chyba są. I tutaj możemy sobie wejść na Nifty Blocks przez link. Tak, te już są sold out. Było ich tylko 500. Ze 4 mi się udało wziąć te goldy po 20 dolarów. I tych paczek jeszcze zostało 321, one posiadają tylko 4 karty, tu było 8. No i tu ciężko legendarną czy epicką trafić, wiadomo, tutaj zazwyczaj znaczy golda. No ale dzisiaj otworzyłem jedną na 3 paczki, w jednej był gold i jeden silver, także jestem zadowolony. One są po 10 dolarów, także tutaj jeżeli ktoś ma jakiś wolny kapitał na atomiku, może sobie wziąć parę paczuszek. No i oczywiście jeszcze tutaj przejdziemy sobie do projektu. Mamy tutaj roadmapę. Jak widzicie, jesteśmy na etapie właśnie sprzedaży paczek. No i tych landów, które udało mi się właśnie zakupić. I tu mamy wszystko ładnie rozpisane. Chłopaki wszystko dowożą na czas. Nie ma tutaj zbędnych jakichś problemów. Także na razie idzie wszystko płynnie. Mamy tutaj właśnie dodatkową sprzedaż tych paczek. Niby landy mają jeszcze być, jeżeli będzie duże zapotrzebowanie, ale to jest jeszcze niepewne. Jak na razie jest tylko 100, więc zobaczymy, jak to właśnie wszystko wyniknie. No i mamy tutaj release game, czyli gra ma wyjść w kwartale drugim, w kwartale trzecim, czyli przełom wiosna-lato. No i oczywiście, co najważniejsze, na co zwracam najbardziej uwagę, tu jeszcze mamy linki do social media, Discord, Twitter i YouTube. No i oczywiście drużyna. Mamy realne zdjęcia, realnych ludzi, z którymi zresztą mamy kontakt osobisty na Telegramie. I oczywiście zachęcam do dołączenia i jak zadajemy jakieś pytania, to zawsze na nie odpowiadają, tłumaczą wszystko i tak naprawdę no, ogólnie zadowoleni jesteśmy na razie z przebiegu sytuacji. Idzie to w dobrym kierunku, zaczyna się robić hype, ludzie zaczynają dyskutować, komentować, robi się szum na Discordzie. No zobaczymy właśnie, w którą stronę to pójdzie. Tu chłopaki ogólnie mieszkają chyba w Irlandii. W Dublinie. Drugi mamy jeszcze głównego maila. Także przejdziemy sobie tutaj. Tu mamy oczywiście jeszcze. Tu nie mamy żadnych dropów, ale na początku dawali darmowe dropy. Dostałem nawet jednego chyba helium darmowego, którego sprzedałem za chyba 300 dolarów. Także ja tutaj jestem zadowolony już w ogóle z samej spekulacji przed samą grą. No, wejdziemy sobie w moją kolekcję. I tutaj mamy sobie moon mining. Dajemy. Jak widzicie, ja tutaj kupiłem tak naprawdę nic jeszcze nie wydałem, bo tutaj nie wliczę tych paczek. No ale paczek gdzieś kupiłem za, no załóżmy za może 100 dolarów i tego landa kupiłem za 200. A i tak sprzedałem te darmówki za 811 baksów. Ale pamiętajcie, jak ja sprzedawałem,
to VAT był po 80 centów, czy po 90 centów, także ja tutaj 800 bądź $900 zarobiłem. Już dawno tego VAT-a nie mam, bo go sprzedałem, także ja tutaj naprawdę jestem zadowolony. Tu mam jeszcze jakąś paczuszkę, to może otworzymy sobie kontrolnie, żeby zobaczyć, żeby Wam pokazać, jak to właśnie wszystko wygląda, co tam w niej można znaleźć. No i tutaj moja największa zdobycz, czyli to jest ten Landpunk z mintem 32. Zobaczymy sobie jego cenę. $200 była cena wyjściowa, oczywiście sekundy, żeby go było złapać. Udało mi się przy trzeciej próbie, także no jestem mega zadowolony. No 480 na tą chwilę. Powiem Wam szczerze, że przy takiej liczbie, czyli 100, no to jest nic. Bo jeżeli nie będzie dodatkowych landów i będzie tylko tych landów 100, no to ta cena naprawdę może poszybować. To tak jak było z pociągami, słuchajcie, no. Już Wam pokazuję, o co chodzi, a ja już nawet nie mam chyba. Zobaczcie. Tych stacji było 233 z tego sale'a i łącznie było ich 400. I te stacje kosztowały $300. Sprzedają za 7200. Więc tutaj, przy takim supply, tam jest tu 400, a tu jest tylko 100, no to ta cena według mnie na daną chwilę jest po prostu śmieszna. A tylko i wyłącznie z tego względu, że nie ma po prostu jeszcze gry i nie wiadomo, jak to wszystko będzie. Ale i tak, no, nawet tego nie sprzedaję. Boję się też w sumie otwierać, bo też wiadomo, mamy to rarity w tych paczkach. Bo może wypaść common, uncommon. Może silver, może gold, najlepiej to helium. Ogólnie już tam 25 paczek zostało otworzonych i maksymalnie są 4 helium i bodajże 12 goldów. No to już dwa heliumy ktoś trafił i jednego golda. Reszta to były te komony i ankomony. Także zobaczymy. No ja trzymam i mam nadzieję, że właśnie tutaj naprawdę cena poszybuje. No i zarobię tutaj fajne pieniądze na tej paczce. No i dobra, to na koniec jeszcze, jak widzicie, tu mam dużo tych darmówek. Mam 86 kart. Wejdziemy sobie rarity. Mam trochę tych metali. Nie można ich blendować jeszcze, czyli po prostu będą sobie tam mało kopać te metale. Mam trochę tych uncommonów też. Z każdej, widzicie, z każdych paczek były różne budynki, różne tam właśnie te roboty do kopania. I tutaj mam trochę srebrnych też. 5 sztuk. Nie, 7. Goldów ile mam? Tutaj też mam trochę goldów. Już Wam pokazuję, które były te darmowe. Darmowe chyba były. Trochę też sprzedałem tych goldów. Zaraz Wam pokażę właśnie, za jakie one ceny szły, nie? No i 3 helium mam, także to są te najlepsze, to są te legendarki. Wejdziemy sobie tutaj. I Wam pokażę. Moon mining. I co ja sprzedałem? No zobaczcie, $200 za golda. I tutaj szły nawet silvery. I to były wszystkie darmówki, bo wtedy jeszcze nie było sprzedaży paczek, także ja sobie te darmówki po prostu łapałem, nie wiedząc nawet, jaka będzie wartość. Nagle zrobił się boom, zrobił się hype. No i ceny poszybowały, tak? Dlatego też zdecydowałem się właśnie nagrać ten filmik o tym projekcie, bo jesteśmy naprawdę jeszcze we wcześniej fazie, jeszcze będą sprzedaży paczek, także dla zainteresowanych naprawdę zachęcam. A te paczki nie są drogie, bo to tak jak pokazywałem, po 10 i po $20, także nie są to jakieś wygórowane ceny. No dobra, na koniec jeszcze sobie teraz otworzymy jedną, tak jak Wam obiecałem. Czyli otwieramy, dajemy sobie tutaj unpack, dajemy sobie unbox, no i łączy się tutaj nam z naszym portfelem. No i lecimy. Fajnie, jakby jakiś gold wpadł. To bym był naprawdę zadowolony. Jest gold i jest helium. No pro, i dwa goldy i helium. No co za paczka. Ale fajnie, że się taka paczka trafiła właśnie na film. Nie, no naprawdę nie. Aż jestem w szoku ogólnie, że właśnie taka mi się paczka trafiła. No jest gold, jest helium, jest gold. No i to jest chyba ten metal, nie? Także naprawdę jestem bardzo zadowolony jak z paczki srebrnej za $10. Dobra, to by było chyba wszystko na dzisiaj. Także klasycznie, jeżeli podobał Ci się ten materiał, to łapa w górę. Oczywiście dzwoneczek, żeby być na bieżąco z każdym moim nowym materiałem. I widzimy się w
Wkrótce mam jeszcze jeden projekt w głowie, który będę na pewno robił osobny filmik. Pewnie to będzie Meta Soccer. Może jeszcze jakiś jeden wleci albo zrobię łączony, bo mam też w sumie dwa, trzy takie projekty, na które warto zwrócić uwagę. No i oczywiście klasycznie zachęcam do śledzenia mnie na Twitterze i na grupie Facebooka, gdzie codziennie praktycznie daję nowe airdropy, nowe zadania do właśnie do robienia. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Hej!